Szanowni Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą konferencję. Kwestie dotyczące ochrony zdrowia znajdują się na liście tematów angażujących całą opinię publiczną i powracających w deklaracjach wyborczych. Dzieje się tak dlatego, że sprawa dostępu i działania służby zdrowia jest w interesie tak naprawdę wszystkich obywateli państwa. Jeden z ważniejszych problemów, jakie dzisiaj ma Polska, to jest system opieki zdrowotnej. Nadal stoimy w ogromnych kolejkach, nadal jest to tak zorganizowane, że służba zdrowia jest państwowa, ale i tak trzeba panu profesorowi zapłacić w gabinecie prywatnym, żeby nas później leczył w państwowym szpitalu. To wymaga szybkiej zmiany. W naszej ocenie służba zdrowia w Polsce to przede wszystkim dobro pacjenta i chcielibyśmy, aby to dobro pacjenta było realizowane w trzech podstawowych wymiarach. Jest to przede wszystkim szybki dostęp do świadczeń bądź produktów farmaceutycznych. Jest to wysoka jakość usług oraz konkurencyjne, a najniższe możliwe ceny zarówno świadczeń, jak i produktów farmaceutycznych. Chciałbym uciec tylko od mówienia o finansowaniu służby zdrowia. Mianowicie podnieśmy temat do bezpieczeństwa zdrowotnego narodu polskiego. Mianowicie jest to o tyle ważne, że jeżeli się skupiamy na finansowaniu, to wtedy umyka nam właśnie ideowość. A my chcemy pokazać, że z jednej strony są wartości materialne i biologiczne i w tych kategoriach mówimy o finansowaniu. Natomiast są wartości wyższe, czyli bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. I teraz pytanie, jeżeli będziemy mówili o bezpieczeństwie zdrowotnym Polaków, to tutaj mamy do powiedzenia o czym? O tym, jaka to jest wartość. Jeżeli podniesiemy to do idei, to wtedy zobaczymy, że jest możliwość do rozmowy. Mianowicie jakiej rozmowy? Kto ma finansować? I tutaj sprowadzamy do organu władzy publicznej. I teraz pytanie, jakiego szczebla? Czy centralnego, czy w połączeniu z samorządami? Tak? I tutaj jest pole tak naprawdę już przygotowywane, ale jest też wiele rozwiązań prawnych, które należy tylko wdrożyć, bo one są już w ustawach zawartych samorządowych. Natomiast kolejnym szczeblem, czyli niższym od idei, od organów władzy są instytucje, które mają te cele realizować na rzecz Polaków. I teraz dopiero schodzimy jako czwarty element do dyskusji o finansowaniu. Wszyscy kiedyś byliśmy pacjentami, jesteśmy bądź będziemy pacjentami. W związku z tym kwestia służby zdrowia, opieki medycznej dla nas wszystkich jest niezmiernie istotna. Ta konferencja jest poświęcona wypracowaniu modelu, jaki w Polsce powinien funkcjonować. Czy to ma być model służby zdrowia państwowej, czy prywatnej, a może mieszany. Najbardziej chyba skutecznym byłby to model mieszany, czyli wykonywanie zadań publicznych stawianych przez państwo w służbie zdrowia przez podmioty publiczne i niepubliczne. Naszym celem jest to, aby przedsiębiorcy funkcjonujący w służbie zdrowia, jako świadczeniodawcy bądź producenci leków, mieli możliwość konkurowania na tym rynku, który jest zdominowany przez publiczne jednostki, aby był równo traktowany, nie był dyskryminowany, aby był doceniany przez to, co osiąga, bo pacjenci, konsumenci doceniają prywatny sektor zdrowia w Polsce. Często z uwagi na jakość wybierają właśnie placówki prywatne i chcielibyśmy, aby ten obszar był doceniany i był rozwijany. Poza tym prywatny usługodawca w służbie zdrowia to oszczędności dla podatnika, dla Polaków. Nie musimy utrzymywać infrastruktury zdrowotnej, płacić za sprzęt medyczny z budżetu państwa, z budżetu samorządu. Jeżeli prywatny przedsiębiorca ze swoich środków może tego typu inwestycje sfinansować i nią operować, mając takie rezerwy proste i takie zyski, można byłoby, oczywiście zmieniając system prawny, przekierować te środki na świadczenia, tym samym zmniejszając kolejki do specjalistów, do świadczeń zdrowotnych. Jest taki pomysł do pani radcy i do pana ministra, żeby na przykład spróbować składkę z drugiego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Ktoś ma na przykład umowę o pracę i umowę zlecenia. Teraz ze wszystkich tych tytułów składka idzie do Narodowego Funduszu, żeby jedną z tych składek, oczywiście mniejszą, żeby rozwiać obawy o nadwyrężenie Narodowego Funduszu, skierować na możliwość do ubezpieczenia się. O tym decydowałby, gdzie
ten, który tą składkę ma odprowadzić, do ubezpieczenia się już w systemie. I uwaga, nie chodzi o to, żeby się doubezpieczyć w systemie wyłącznie prywatnym, nie. Ten doubezpieczony by mógł wybierać sobie jednostkę, która go będzie leczyć, zarówno publiczną, jak i niepubliczną. A więc tu mogłyby się znaleźć pieniądze na to, żeby zacząć ten system powoli zmieniać. Służba zdrowia potrzebuje uleczenia i pacjenci, Polacy czekają na to, żeby jak najszybciej być normalnie, w normalnym systemie, nie czekać w ogromnych kolejkach, nie płacić dwa razy za to samo. Dzisiejszą konferencją chcemy przyspieszyć to wszystko. Niedawno w Szwajcarii było referendum na temat, czy Szwajcarzy chcą państwowej służby zdrowia. Okazało się, że 62% Szwajcarów chce tego systemu, który mają, czyli prywatnej. A więc to jest też argument za tym, że można funkcjonować w systemie mieszanym. I myślę, że rząd potrzebuje takiej pomocy, głosu naukowców, fachowców, przedsiębiorców i dzisiaj tą pomoc chcemy zrobić. Jeżeli będziemy mówili o ochronie zdrowotnej, to tutaj widzimy, że są organy władzy publicznej, które realizują zadania publiczne. I teraz pytanie, czy realizują zadania publiczne tylko poprzez jednostki publiczne, czy realizują zadania publiczne poprzez i przy pomocy jednostek niepublicznych i dlatego jest dzisiaj konferencja pod tytułem Przedsiębiorczość w służbie zdrowia, bo jest wiele uregulowań prawnych, które już dzisiaj jako narzędzie do realizacji tych celów, jako zadanie publiczne poprzez podmioty niepubliczne jest do wykonania. Niezależnie czy publiczny, czy niepubliczny, oba podmioty powinny mieć równe prawa i powinna być rozwijana konkurencja na rynku producentów leków, na rynku aptecznym, na rynku usługodawców, czyli świadczeniodawców, jeżeli chodzi o usługi medyczne. Wszędzie powinniśmy rozwijać konkurencję. Ona jest dobra dla pacjenta. Pacjent może wybierać, może oceniać jakość i uważamy, że pacjent jest tym podmiotem, który najlepiej ocenia jakość usług, jakość produktów i on powinien mieć wybór, do jakiego miejsca chce się udać, aby się leczyć, bądź czym chce się leczyć.